Mamom i tatom życzę, by mieli trochę więcej wytchnienia i mniej kłopotów codziennych. By się spełniły ich wszystkie marzenia w dzieciach mądrych i dzielnych. Dzieciom, żeby wszystkie zaznały dużo szczęścia i dobroci, a całe dnie wypełnione były uśmiechem. Nie należy jednak zapominać o tym, że nie tylko jeden dzień powinniśmy zapewniać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miłości, ale również dbać o to przez cały rok. Dajmy im szansę na prawdziwe dzieciństwo, poznawanie świata, na odkrywanie i doskonalenie nowych umiejętności. Uczmy ich miłości do siebie i innych, by mogli w życiu zaznać trochę szczęścia. Tutaj, jak widać, dziewczynki są ubrane w stroje. To są stroje startowe, baletowe. Tutaj mamy strój treningowy, taki ciepły, w których dziewczynki trenują na co dzień. Planujemy dalszy rozwój klubu i już w sierpniu, na przełomie lipca i sierpnia tego roku, rusza lato na lodzie z Urzędu Miasta. Mamy do dyspozycji cały miesiąc lodu i tutaj właśnie zaczyna się nabór. Jeśli ktoś nie jedzie na wakacje, bądź może poświęcić 2-3 tygodnie w czasie sierpnia na treningi, to właśnie jest najlepszy okres czasu, kiedy zacząć zacząć przygodę z łyżwiarstwem figurowym. I teraz zobaczycie walkę. O, zobaczcie, jak to wygląda. Także zawodnicy są bardzo bezpieczni, nic im się nie stanie, nie czują tych uderzeń i nogą, i ręką. Bardzo ładnie, o, z obrotu i ponownie obrót i kontra zawodnika, proszę, jak pięknie. Stop, na środeczek, kłaniają się, właśnie tak, to taekwondo cechuje właśnie taką dużą kulturę sportową. Dobrze, brawo, świetnie. Pięknie. Drodzy rodzice, taekwondo to nie tylko sztuka walki. W tym wieku jest to sport, który kształtuje sylwetkę. Jest sportem ogólnorozwojowym. Polecamy naprawdę. Dziecko jest bardzo zwinne. What you need?
A wiemy, że sport to samo zdrowie. Zapraszamy na taekwondo. Wszyscy! Nie wolno płakać.